Witajcie wszyscy! Z tej strony znowu Starkej i po kolejnej dosyć długiej jak na mnie przerwie wracamy do Don't Starve'a. No oraz innych serii też, ale tym razem do Don't Starve'a. Więc cóż, no, pozwoliłem sobie obejrzeć ostatnie odcinki zanim przystąpiłem do powrotu i po tym wszystkim wywnioskowałem jedną rzecz. Dzisiejszy cel: płyniemy łowić ryby. Bez nich nam Wolfgang po prostu zemrze z głodu. Oczywiście wodne chwasty i inne rzeczy też będę zbierał i w ogóle. Co zgnili z tym noszem? No ale główny cel to, jak mówiłem już, ryby. Głównie dlatego, że no, żarcia brakuje jak zwykle. Oczywiście jest ze mną siostra, przywitaj się. Hejo. Tak. No i nasz cel poza rybami to rzecz jasna, jak zwykle, rozbudować bazę, może przygotować się na jakieś tam mniejsze wyprawy. Ja ci mówię, jak zwykle, improwizacja poziom maksymalny, poza tym, że wiem, że chcę ryby. I zobaczymy w ogóle, czy różni się tu łowienie ryb od tego, co było w podstawowym tym serwie. Nie. Super. Po pierwsze wszystko działa tak samo, po drugie znowu skądś jakiś krokodyl się przypomniał. Tak, to jest krokodyl. Ja bym powiedziała, że tu pływający się. Ale to miał być krokodyl, dobra. Nawet usiądę tutaj, bo... Po prostu nie... No, chcę się najszybciej tego pozbyć. Jej, mamy mięso. Bierzemy wędkę. I wracamy do zbierania rybów. W tym przypadku akurat ryb tropikalnych. Co raczej wielkiego wpływu na recepty czy cokolwiek innego nie ma. Bo i tak głównie będą służyły jako... No to mięsna część klopsików. Znajdę życie. No, ale zobaczymy, można w tutaj jakieś tam specyficznie rybne dania. I kolejna ryba. I znowu on? Masz mi ktoś wytłumaczyć, skąd one się tu biorą? Może to działa tak, że po prostu zawsze jak wyłowię rybę, to coś pojawia. Nie, tak to trochę wygląda, jakby za każdą rybę się takie jedno pojawiało. Bo wiecie co, mamy dwie ryby i więcej chyba nie chcę ryzykować, przynajmniej w tym miejscu. Więc najbliższa kolina rafa, czy tam... Wyławialnia ryb jest tam trochę niżej. I chyba tam popłyniemy najlepiej sprawdzić co i jak. I rzecz jasna, mam nadzieję, że nie utoniemy przy tym, bo no... Ze mną to może się wszystko wydarzyć. Nie pytaj mnie o takie rzeczy, bo ja sam nie wiem. Dzięki. Rozproszyłaś mnie jak zwykle, musiałam wpuścić na wszystkie możliwe fale. Tak by. Anta, dzida. Trzeba mieć wundkę. I zobaczmy, czy pojawi się znowu ten dziwny krok. Okej, wiecie co, chyba najlepiej byłoby, gdybym uciekał. To... rekinotygrys, coś takiego. Wiem tylko, że to działa dosyć niebezpieczne, więc... Chyba lepiej wracać i A nie, to na lądzie też może atakować. No jasne. A tak szybko przepłynęło i znikło. Może. Ja tam mam wiedzieć... To nie mój świat, te wszystkie polowania i inne takie. Jedyne co mogę powiedzieć to to, że zniechęciło mnie to do łowienia ryb. I chyba najlepiej będzie, jeśliśmy zostali na tej wyspie do końca po prostu świata i jeden dzień dłużej. Tu przynajmniej czuję się bezpieczniej. Żeby nie było, jeśli będzie jakiś sensowny powód. O! California Rolls. Daje trochę psychiki, trochę zdrowia, ale mniej głodu zdecydowanie, więc no jedno mogę zrobić, ale nie więcej. I mamy tu jeszcze... Tam mamy zapas jakiejś żywności. Cóż, no na razie to będzie trzeba jak nic... Po prostu... Skupić się na gotowaniu dla naszego tej... Mocarza, który jak zwykle głodny siedzi. A później już chciałbym nawet na prawdziwą wyprawę wypłynąć. Oczywiście pierwszy dzień minął nam w sumie na niczym. Klasyka. Ale może drugi i trzeci będą bardziej owocne. Bo
tej pory nie jestem w stanie uwierzyć, że dalej mam zapas trawy. Patrząc na cały kształt, naprawdę było dziwne. Chociaż nie wiem, czy muszę się tak bardzo dziwić, patrząc na to, że już mam dosyć sporą farmę trawy dosłownie przy moim domu. Ale dobra. Bierzemy klopsiki. I mam nadzieję, że jeszcze raz się uda zrobić. Nie. Bez wodnych chwastów i są klopsiki. Dobra. A gdzie jest jakieś drewno? Gdzie drewno? Dobra, są deski. Mogą być. Suwa głodła to tak mało żołądka. Nie, no, walutnik naprawdę potrzebuje strasznie dużo, żeby się najeść w pełni. Co tym bardziej mnie zniechęca do grania nim. Wolę postaci, które powoli głodnieją, a nie w 5 sekund trzeba znowu żyć. Więc no, czekajmy tylko do końca tej nocy. I może uda mi się wymyślić coś, co tym razem będzie następnym celem. Może w tej kategorii coś znajdę. Nie? A. Czyli dużo różnych rzeczy, których nawet nie kojarzę i do tej pory nie wiem, do czego służą. To jest diving rod. Dobra, dalej nie wiem, co to jest. Chociaż dobra. Dzisiejszy cel to może farmy w końcu. Tak. Farm przydałoby się trochę założyć, a do tej pory nie mam żadnej. Materiały powinny się jakieś znaleźć. Przynajmniej tam jedną, dwie farmy. No. Zmieńcie tak po prostu, żebyśmy mieli cokolwiek. I może jeszcze fajnie byłoby. Dobra, ale zanim coś, to po pierwsze kolejne California Rolls, tak na później, bo no. I zaraz kolejny krokodyl przyjdzie. Bo ja już wiem, co te dźwięki oznaczają. I co było potrzebne na kłodo wyubranie. Mi się zauważyłem, że tu już jest. Aha, dwie liny i 8 drewna, super. 8 drewna, jak nic nie uzbieramy. Możliwe, że wirus zaraz nie chce sprawdzać. Ciekawe, kto będzie pierwszy. Moja kłodowa zbroja, czy ten pieseł krokodylowy? Dobra, pierwszy jest toksyczny wąż. Jak zwykle. Nie! No nie wierzę. No jeszcze dwa takie! Nie! Wolfgang, trzy! Toksyczny wąż, trzy! Cztery! A gdzie piąty? Nie. Wiecie co? To już jest koniec jak nic. Da. Trucizna mnie dobije zanim cokolwiek zrobię. Ale wcześniej te psy mnie nie zabiją. Żarcia nie mam. Krokodylowe psy. Dobra, żarcia nie mam, 4 życia. Jeśli zdobędę zawartość garnka, to może. O, super. Dwie postacie, prawie 3, jej. Wiecie co? Będziecie wiedzieć, co oznacza po tym czasie odcinka i w ogóle. Ale mamy dwie nowe postacie, także no nie będę za was decydował. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i do zobaczenia już w następnych odcinkach. Hej!